Siema wszystkim, dzisiejszy odcinek z taką specjalną dedykacją dla Marka, który zawsze mnie wysyła w jakieś ciekawe miejsca, a potem wydzwania i pyta się kiedy odcinek. Pozdro Marek, jedziemy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z Korsyki. Tak, wylądowałem na Korsyce rano, znaczy wylądowałem, dopłynąłem, rozładowałem się i teraz mam wycieczkę przez całą Korsykę, podobno przez góry jak czort. Bo płynę z powrotem, płynąłem z Francji, z Toulon, teraz będę płynął do Włoch, do Livorno i port, czyli Bastia, z którego odpływa prom do Livorno, jest po drugiej stronie Korsyki i trzeba generalnie przetypać całą Korsykę. Także jedziemy do Bastii, ja Was serdecznie zapraszam na odcinek z Korsyki. Dzisiaj pewnie skończymy we Włoszech, bo tak bym chciał, żeby ten odcinek był tak osobno. No i tyle, nie? Podejrzewam, że nowe intro Wam się bardzo spodobało, bo mi się na przykład podoba, więc ten, no. Coraz lepsze te widoki. Powiem Wam tak. To jeszcze nie jest kulminacja, bo w Parku Narodowym będziemy dopiero później, ale tu jest pięknie. Chwila przerwy. Idziemy sobie popatrzeć tutaj, co tu jest ciekawego. Zjechaliśmy na parking. Mietka dzisiaj trochę opukałem, to w miarę wygląda. Czy takie opukanie tylko, nie? Ktoś tu łamał. Zauważyłem właśnie, że miałem brudną matrycę, ale wszystko wróciło do normy. Tutaj jest normalnie lato, wam powiem. Naprawdę jest lato. Yeah.
muszę wam przyznać, że drogi do najszerszych tu w tej wiosce w Korsyce Venacchio, jakoś tak, nie wiem jak to, czy Venuco, nie wiem, co po włosku czytać, czy po francusku, bo oni tak pół Francuzi, pół Włosi tutaj są trochę. Do najszerszych to one tu nie należą, te drogi, wam powiem. To muszę wam powiedzieć, że jak każdemu fanowi motorsportu, mi Korsyka najbardziej kojarzy się z jednym. Nie wiem, czy ktoś z was, szybę przymknę, będzie mnie lepiej słychać. Nie wiem, czy ktoś z was grał, czy nie grał w Colina McRae, którąkolwiek część. Dwójka swojego czasu w ogóle była kultowa, za czasów mojego dzieciństwa. Z czym może się kojarzyć Korsyka? Korsyka może się skojarzyć z niczym innym jak z rajdem Korsyki z WRC, czyli World Rally Championship. Jest to ogólnie rajd głównie asfaltowy, głównie, bo jest dużo odcinków asfaltowych, natomiast nie wszystkie są asfaltowe. I jest to rajd bardzo szybki i bardzo ciasny, bo drogi na Korsyce są bardzo ciasne. I faktycznie jadę główną drogą przez Korsykę. I ona nie jest za szeroka, więc jeżeli rajd odbywa się na jakichś bocznych drogach, a na pewno tak jest, no bo główną by nie puścili rajdu, no to jest to wyzwanie. Zresztą nieraz oglądałem i faktycznie tam centymetry, naprawdę centymetry. Jest niesamowite widowisko. Jeden z moich ulubionych rajdów w ogóle, no bo jest bardzo szybki, jest ciasny, techniczny, on trzeba już naprawdę mieć skilla, żeby dobre czasy na Korsyce kręcić. No, my sobie zmierzamy. Do Basti mam 59 km. Widoki już trochę mniej majestatyczne jak wcześniej, ale nadal piękne. No i jedziemy dalej. Mam zamiar jeszcze trochę po promie połazić. Prom wam pokazać dzisiaj. No i może mi się uda coś Basti zobaczyć. Nie wiem, o której będę miał prom jeszcze. Jakbym miał o 14, albo najlepiej wieczorem, to byłoby najlepiej. Ale podejrzewam, że może być ciasno, więc pewnie o 14 będzie z tego, co patrzyłem. Także ja was zostawiam z widokami. I jedziemy dalej. A to co pika, to jest czujnik pasa ruchu, którego nie chce mi się wyłączyć, a po prostu jak nic nie jedzie z naprzeciwka, tak jak teraz, to wolę odjechać delikatnie, bo ta droga naprawdę nie jest za szeroka. No i Bastia. Teraz tylko trzeba ogarnąć bilet na prom i zobaczyć, o której mam prom w ogóle, nie? Muszę wam powiedzieć, że temperatura tutaj to jest jakiś hardcore. Gdzie on poleciał? Pora się wybrać po bilety na prom. Ale tu jest już kurna 30 stopni, nie? Południe. 15 to tu jest chyba pod 40 podchodzi w słońcu lekko. I w ten oto piękny sposób bilet zakupiony. 150 parę euro do Livorno, 4 godziny płynie i odpływa za godzinę, więc generalnie trzeba iść do auta. Myślałem, że sobie zobaczę trochę tą Bastię, ale raczej mi nie wyjdzie. Stoi i czeka mój prom już, a ja czekam też w aucie już na wjazd. Bilet zakupiony I sytuacja tego typu, że myślałem, że chociaż pójdę na pocztę, bo miałem wysłać pocztówkę koledze, ale się nie udało, więc wyślę mu z innego miejsca, mam nadzieję, że równie ciekawego, no bo ta Korsyka to tak szybko, a potem nie mam do Livorno już promu, bo Livorno prom jest dopiero jutro o 8 rano, a tak dzisiaj o 17 jeszcze będę w Livorno, wyśpię się dobrze i będę gotów na to, żeby działać.
taka sytuacja. Zobaczymy się jeszcze na promie, co tam ciekawego się będzie działo na promie, jakie jedzenie jest. Wszystkie promy na Korsykę, znaczy wszystkie linie są między innymi obsługiwane przez przez linię Korsyka, Korsyka Ferries, Sardinia Ferries. To jest taka włoska armada promów, które obsługują i Sardynię, i Korsykę. Są też inne linie, no ale tego jest najwięcej w zasadzie. I tak Korsyka, Sardynia, Ferries obrabia całe te dwie firmy. Promy są takie, jak widzieliście, takie biało-żółte trochę, nie? Ugotować się idzie generalnie, bo to termometr pokazuje, że 24 stopnia, no chyba zgłupiał, bo jakby szedłem na zewnątrz, to był taki zaduch, że jest lekko 30. A tam widzę, że już powoli wjeżdżają ciężaróweczki, więc zaraz ja też będę wjeżdżał. Także do zobaczenia w środku. Teraz, drodzy Państwo, idziemy się ugotować na promie. Znaczy, w planach mam coś zjeść, ale jest taki skwar, że uff. Słuchajcie, jestem w trakcie posiłku, ale weźcie to, obczajcie. No, statku z królikiem Baxem i z kotem Tomem to jeszcze nie widziałem. Jeden z Batmanem jest, nie? No, no. Bar, tylko zamknięty. No wiem. A tutaj atrapa baru. Nie no, reklama, no, ale wszystko pozamykane generalnie. Dobrze, że leżaki rozstawili. Fajny widok tu jest w ogóle z tej strony. Chciałem pozdrowić Patryka i Przemka. Oglądajcie vlog Damiana. Na razie. Cześć. No, a to był właśnie Mateusz, który był na wycieczce na Korsyce. Miałem okazję go poznać. On mnie zaczepił, jak już się pakowałem z laptopem. O jeny, jeny, co tu się dzieje? Mój pingwin stoi tam, niestety cały zawalony, więc nie ma sensu. ...33 stopnie tu jest na polomie, masakra. W ogóle muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu na oczy widziałem tyle Fiatów starych, Fiatów 500 na żywo, na oczy, własne, jednocześnie. W tym samym czasie. I wszystko emeryci, nie? Wszystko tacy starsi Włosi. Prawdopodobnie, no bo to w maskich tablicach było. Więc pasjonaci, szanuję. O, rusza się w końcu. Może coś z tego będzie. Teraz, drodzy Państwo, pytania. Stanąłem sobie na serwisie i pytanie, czy tu mają prysznic. Mam nadzieję, że mają. Dzisiaj rano, jak na Korsykę przypłynęliśmy, to pukaliśmy sobie auto. Idealnie czysty nie jest, ale ten największy kurz z niego zleciał. O, jak widać na załączonym obrazku, ja wykąpany. Tam zostało mi z 300 parę, 400 km gdzieś do zrobienia na dzisiaj.
A jest pół do ósmej. Co prawda jutro mam załadunek dopiero po południu. Już nie ma ciśnienia ogromnego. No ale można by było to zrobić, nie? Myślałem, że tu będzie internet taki, że będę mógł siedzieć w aucie i wrzucać odcinek. Ale niestety, jak się tylko wyjdzie ze drzwi, internet przestaje działać. Więc jedziemy dalej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, których denerwuje to, że ciągle chodzę do jednego wybranego sklepu przeze mnie. Odwiedzam go właśnie kolejny raz. Na Korsyce nie ma, sprawdzałem. Zaparkowałem jak taka trochę fleja, no ale cóż. Co mi moje bułki? Zarobiście. Nie wiem co to, ale spróbujemy. Kupiłem sobie w końcu wodę. Znaczy nie tylko wodę, ale na wodzie mi najbardziej zależało. W zasadzie od niedzieli nie mam co pić. Miałem kupić sobie w sobotę, byłem w Lidlu. Zapomniałem, picie mi się skończyło w niedzielę. No i taka dupa wyszła. A poza tym to moje tradycyjnie moje bułeczki kalcone, no i te co wam pokazywałem, co zaraz będę testował, zobaczymy co to jest. To się nadaje w ogóle do czegokolwiek. No i taką fajną sobie kupiłem szmaciankę. Torbę, bo tamtą co ostatnio kupiłem niestety poszła do wyrzucenia. Z tego tytułu, że zostawiłem tam na słońcu masło w pudełku. Możecie się, znaczy do góry wieczkiem jeszcze. Możecie się domyślać co było później w środku. Nie chciałam się tego czyścić. Takie jak racuchy? Nie wiem. Serek, sosik w środku. Jak się nazywa to takie smażone ciasto? Zawsze zapomnę. Racuchy chyba. Mniejsza. Trochę kilometrów zostało jeszcze, więc jedziemy. A no i kupiłem jeszcze mój przysmak przekąskę. Czyli ten zajebisty serek wędzony. To jest po prostu rzecz, którą zawsze kupuję, jak jestem we Włoszech. Polecam każdemu. Mam. Raport sytuacyjny, a tak naprawdę pożegnanie na dzisiaj. Jest 22, a mi zostało dokładnie 201 km do celu, ale załadunek mam dopiero o godzinie 14, o czym chyba już mówiłem. I nie mogę wcześniej przyjechać, tak jest po prostu ustalone, że muszę być na 14, więc resztę sobie zrobię jutro. Owszem, jestem trochę zmęczony, bo na promie się, no, ciężko było się wyspać za bardzo. Ja na promie nie lubię. To jest raz. A dwa, że jutro nie pośpię w dzień. To będzie taka patelnia, że ja jestem bardziej jak pewny, że nie pośpię w dzień. Więc póki jest 22, do tej 8 rano mam luz. 10 godzin bite spania takiego zajebistego, bo jest 18,5 stopnia w tym momencie. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Korsyka wam się podobała równie dobrze jak mi. I tradycyjnie już zapraszam wszystkich serdecznie do udostępnienia akcji, do pomocy Damianowi i działamy razem, tak żeby chłopakowi pomóc jak tylko możemy. Największa walka należy do niego, ale pomóc zawsze można, nie? No. Także żegnam was wszystkich z Włoch dzisiaj, gdzieś tam w drodze do Rzymu. Trzymajcie się ciepło i dobrej nocy. Na razie.